Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2024 roku. Przyjrzymy się sytuacji technicznej na Bitcoinie na interwale dziennym. Jeżeli troszeczkę sobie nasz wykres oddalimy, tak, żeby uzyskać większą perspektywę, możemy sprawnie i szybko zobaczyć, że ostatnimi czasy Bitcoin ma dosyć duży problem z przełamaniem takiego poziomu jak 280 tysięcy, ewentualnie podchodzi pod 280, prawie że 2000 i później zawraca kilkukrotnie, co najmniej ten poziom był testowany, więc myślę, że możemy go sobie zaznaczyć jako dosyć solidne. Dosyć solidny poziom oporu technicznego, tak więc na pewno ten poziom tutaj będzie nam, no, że tak powiem, pokazywał sposoby i ilość prób, jakie byki mają, żeby go pokonać. Dzięki temu, że był kilkukrotnie testowany, będzie to poziom ważny, poziom oporu oczywiście. I teraz tak, mieliśmy tutaj potencjalnie takie podwójny szczyt podczas tego testu, nawet tutaj podczas wyjścia jeszcze poprzedniego do góry również mieliśmy parę razy taką wąską strefę tutaj zaliczoną. No i cóż, oddalamy się coraz bardziej od tej strefy. Mało tego, wyszliśmy poniżej tutaj dolnego ograniczenia tej strefy, takiej horyzontalnej, tak, no bo mamy tutaj poziom wsparcia na 262,736, przebiliśmy już wcześniej, tu był taki poziom jeszcze też dosyć istotny, poziom wsparcia na 265 tysięcy złotych i on również został już naruszony. No, rynek troszeczkę tak jeszcze testuje te poziomy, ale wszystko wskazuje na to, że będzie tutaj jakieś jeszcze większe naruszenie tego poziomu i pogłębienie tego spadku. Pamiętajmy o tym, że ten proces, który tutaj trwa, proces dystrybucji częściowej bądź też całkowitej, jest częścią fali czwartej. Jest on częścią korekty. Liczyliśmy na to, że ta fala czwarta zakończyła się nam wraz z tym wielkim pinbarem, wielkim zejściem do poziomu 180 tysięcy złotych praktycznie i później bardzo szybkim odbiciem po to, żeby wykonać falę piątą, ale jak na razie nic takiego się jeszcze nie wydarza, co nie znaczy, że nie jest to oczywiście poprawny scenariusz. Być może fala tutaj piąta potrzebuje jeszcze więcej czasu na to, żeby się w pełni rozwinąć. Jeżeli dodamy sobie do naszego wykresu średnie kroczące, to widzimy, że te bardzo krótkie średnie kroczące na interwale dziennym, 9 i 26-dniowa, znajdują się powyżej ceny i mamy pewnego rodzaju tutaj cross, ale to jest cały czas trend horyzontalny, więc niespecjalnie tutaj się tym przejmujemy, jeżeli chodzi o interwał dzienny. Natomiast widzimy, że stuokresowa średnia krocząca została już naruszona, no i zbliżamy się powoli do tego, żeby przebić poziom wsparcia. No i później troszeczkę może zejść cena, nie wiadomo, czy od razu do 200 okresowej średniej, ona jest w tym momencie na około 228 479 zł, natomiast no, ta średnia nam tak naprawdę wyznacza moment, w którym rynek tak zwany wzrostowy, czy też trend wzrostowy zamienia się na trend spadkowy. Jak na razie mamy jeszcze dosyć dużo przestrzeni do dotknięcia tej średniej, ale pamiętajcie, że ona nie była dotknięta no aż od, powiedzmy sobie, 10 połowy października 2023, więc tak długo jak znajdujemy się powyżej tej zielonej linii, zielonej średniej, mamy szansę na to, żeby trend wzrostowy był po prostu kontynuowany. Wróćmy na chwilę jeszcze do aktualnych cen. Zwróćcie uwagę na to, że wielokrotnie już te poziomy takie no bardzo, bardzo drogiego Bitcoina typu właśnie ATH 288 tysięcy, czy też 285, 287, czy tutaj ta strefa 280, 282, one były już testowane wielokrotnie i za każdym razem kończyło się to zejściem niżej, niżej, niżej i niżej. Dlatego też cały czas tutaj
obstawiam, że dokonuje się jednak ten proces dystrybucji tutaj tego Bitcoina. Być może czeka nas jeszcze większe zejście korekcyjne i jeszcze bardziej czasowo się obsuniemy w tej fali czwartej, w tej korekcie tej fali czwartej, zanim ewentualnie jakieś wzrosty na Bitcoinie będą w miarę dobrze obserwowalne, tak? Czyli będzie po prostu nowy szczyt powyżej 288 tysięcy. Póki co nadal jesteśmy w konsolidacji, testujemy te poziomy wsparcia, czekamy, aż świeca dzienna faktycznie zamknie się poniżej tych poziomów wsparcia, żeby one się zamieniły później oczywiście w opór. Dolne poziomy, ewentualnie docelowe 241 tysięcy, ewentualnie tutaj 232 tysiące złotych, no ale cały czas tutaj mamy jedną wielką konsolę, niespecjalnie nam się tutaj coś więcej zmienia i sytuacja po prostu wygląda tak, że czekamy na wybicie tutaj z tej wąskiej konsolidacji albo w dół, jak na razie jest presja sprzedających, albo też podejście po raz kolejny pod 280, 282 i próba zdobycia nowego szczytu. Tak więc warto pozostać czujnym, warto pozostać uważnym i obserwować uważnie to, co dzieje się na rynku Bitcoina. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.